Znajdujemy się w nowo wybudowanym nie tak dawno parku dla psów przy ulicy Dambonia. Spotykamy się tutaj dlatego, ponieważ dzisiaj chcemy przedstawić radnym miasta Opola projekt uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji Rady Miasta Opola dotyczącej poparcia dla ogólnopolskiej kampanii społecznej PSL Nadaj Zwierzęciu Tożsamość. Już jakiś czas temu w Warszawie utworzyła się grupa inicjatywna, która miała za zadanie przygotować założenia do projektu ustawy po to, aby właśnie psom i kotom można było nadawać numery. Tak jak ludzie mają numery PESEL, tak zwierzęta powinny mieć również swoje numery. Obecnie chipowanie psów i kotów nie jest obowiązkiem posiadaczy zwierząt. Oczywiście wszystkie gminy w ramach programów opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt mogą wprowadzać tego typu przepisy, ale z doświadczenia wiemy, że mało kto się na to decyduje. To wiąże się oczywiście z dużymi kosztami. Tak naprawdę dzisiaj to jest pewnego rodzaju deklaracja, apel, który będziemy kierować do rządu, do ministra cyfryzacji, do ministra rolnictwa, rozwoju wsi, również do naszych parlamentarzystów po to, aby wsparli te działania. Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa. Jako prezydent, ale również z radnymi wiele razy podejmowaliśmy inicjatywy, które wychodzą na rzecz czworonogów i ich właścicieli, choćby właśnie w tym parku. Oczywiście, żeby to był system skuteczny, jeżeli chodzi o oznaczanie psów, oznaczanie zwierząt, to musi być to system ogólnokrajowy i obowiązkowy. Od razu mówię, że w Opolu od wielu lat nie ma podatku od posiadania psa, więc to nie chodzi o to, żeby skutecznie pobierać podatek. To chodzi o to, żeby zadbać o bezpieczeństwo i zwierząt, i ich właścicieli, i również osób postronnych, bo nie wszędzie jest taka infrastruktura jak tutaj, gdzie jest plac dla psów, gdzie one mogą sobie swobodnie biegać. Czasami jednak pojawiają się konflikty między właścicielami zwierząt, a postronnymi mieszkańcami. Stąd myślę, że ta inicjatywa poniesie się w Polskę, zostanie przyjęta i my z przyjemnością też będziemy ją wdrażać w Opolu. Jesteśmy oczywiście tutaj w Psim Parku, znajdującym się na Dambonia, który jest inicjatywą jednego z radnych naszego klubu, pana Jacka Kasprzyka, ale ta inicjatywa nie dotyczy tylko psów, dotyczy wszelkich zwierząt, naszych przyjaciół. Właśnie. Dlatego też ze mną jest tutaj mój przyjaciel Cezar. Uważam, że jest to szczególnie słuszna inicjatywa, dlatego że stwarza po prostu pole do bezpieczeństwa. Tak? W tym momencie mamy systemy chipowania, które mogą określać faktycznie właściciela, ale nie ma obowiązku ich zmiany. Jest to proces, którego nie wszyscy oczywiście dokonują, a tutaj mamy pewien pomysł ujednolicenia, co przede wszystkim chroni zwierzęta, chroni właścicieli i pomaga też w przypadku sytuacji trudnych, o które walczą na przykład Towarzystwo Opieki ze Zwierzętami. Ja niestety bez mojego kundelka, ponieważ obawiałem się, że mógłby tutaj narobić troszkę zamieszania wśród tak zdyscyplinowanych czworonogów. Szanowni Państwo, samorząd podejmuje oczywiście starania, aby uporządkować te kwestie, chociażby odławiania zwierząt, które są bezpańskie, prowadzi schronisko dla bezdomnych psów i kotów. Natomiast no, ma pewne ograniczenia w tym zakresie i robi w zasadzie to, co może. Natomiast tutaj występujemy z apelem o rozwiązania takie centralne, ogólne, które wprowadziłyby pewne uporządkowanie sytuacji właśnie każdego zwierzątka takiego, które powinno mieć swojego właściciela. Na pewno nie powinno być sytuacji takiej, że gdzieś jest kot czy pies bezpański i później zastanawiamy się przez długi czas, czy i kto jest jego właścicielem i często się to po prostu nie udaje, tak? W sytuacji, kiedy piesek nie jest zaczipowany, często trafia do schroniska na wiele, wiele miesięcy, czasem lat. No i to są sytuacje też przykre dla samych właścicieli, no a już nie mówiąc o zwierzęciu. Stąd taki nasz apel. Oczywiście Rada Gminy może podejmować tego typu rozporządzenia, apele, odezwy i tak. Jaki to ma też charakter ta dzisiejsza uchwała? Myślę, że spotka się z aprobatą pozostałych radnych, ponieważ chyba wszyscy jesteśmy miłośnikami zwierząt i chcemy, aby właśnie ich dobro też było zapewnione. Właśnie w takim ujęciu globalnym rozporządzeń na szczeblu ministerialnym, a nie poszczególnych samorządów, które jedne oczywiście bardziej się angażują w te kwestie, inne mniej.